Powiedzmy, że mam zmienną losową x, która jest równa liczbie orłów w trzech rzutach symetryczną monetą. W tym filmie, na przykładzie tej zmiennej, pokażę Ci, co to jest rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej, no i potem go sobie narysujemy. Czyli tak, no jakie wartości nasza zmienna losowa x może przyjmować? No to trzy razy rzucamy symetryczną monetą, no to jakie możemy mieć wyniki? No możemy tak mieć, trzy razy orzeł, reszka, 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 reszka. No mogą być dwie reszki, na przykład reszka, reszka, orzeł, reszka, orzeł, reszka i orzeł, reszka, reszka. No i wreszcie może być jedna reszka, czyli orzeł, orzeł, reszka i dwa orły. Orzeł, reszka, orzeł, reszka, orzeł, orzeł. No i wreszcie może być tak, że trzy orły. Prawda? Teraz, skoro moneta jest symetryczna, to znaczy, że każde to zdarzenie jest jednakowo prawdopodobne. Wobec tego prawdopodobieństwo każdego wyniku jest równe, no i w sumie prawdopodobieństwo jakiegokolwiek wyniku jest 1. Czyli każde z tych zdarzeń ma prawdopodobieństwo 1/8. No i teraz popatrzmy na wartości naszej zmiennej losowej x. No więc tak, może się zdarzyć, że nie ma orłów w ogóle. Czyli to odpowiada zdarzeniu, że nasza zmienna losowa ma wartość 0. No i to się może zdarzyć tylko tutaj, czyli prawdopodobieństwo tego, że nasza zmienna losowa x przybiera wartość 0 jest 1/8. Dalej, no może się zdarzyć tak, że jest jeden orzeł, czyli że nasza zmienna losowa ma wartość 1 i to jest w tych trzech sytuacjach, czyli prawdopodobieństwo tego, że nasza zmienna losowa przyjmuje wartość 1 jest 3/8. Wreszcie może być, że mamy dwa orły, czyli tu mamy dwa orły, tu mamy dwa orły i tu mamy dwa orły, czyli prawdopodobieństwo tego, że nasza zmienna losowa ma wartość 2, też jest 3/8. No i wreszcie może się zdarzyć tak, że nasza zmienna losowa przyjmuje wartość 3, czyli mamy same orły, czyli w tej sytuacji p od x równe 3 to jest, no i to jest tylko w tej sytuacji 1/8. Teraz dla takiej zmiennej losowej, która przyjmuje skończoną liczbę wartości, tak jak ta 0, 1, 2 i 3, przypisanie tym zdarzeniom, które odpowiadają poszczególnym wartościom prawdopodobieństw, nazywa się rozkładem prawdopodobieństwa zmiennej losowej. Czyli to, co tu jest, to jest przykład rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej x. No i teraz może naszkicujmy jeszcze ten wykres. Czyli tak, tu będziemy mieli oś pionową, na której będziemy pisać, oznaczać prawdopodobieństwo, czyli to będzie p. Więc prawdopodobieństwo jest liczbą pomiędzy 0 a 1, więc może tutaj niech będzie 1. No i to wszystko jest wielokrotnie 1/8, czyli tak, tu będzie 1/2, 1/4. No i 1/8 to będzie tu 1/8, 2/8, 3/8, tu i tu. No a na tej będą wartości x, prawda? Czyli tu będzie x. No dobrze, i teraz tak, może zróbmy taki wykres słupkowy. Czyli tak, będziemy mieli słupek, który odpowiada wartości 0 na niebiesko i to jest 1/8, tak? Czyli tutaj może taki słupek. Potem będziemy mieli słupek, który ma odpowiada wartości 1 i on ma wysokość 3/8, czyli 1, 2, 3/8. O. Potem mamy wartość 2, następny słupek. Tak. I on ma też wysokość 3/8. No i wreszcie mamy słupek, który będzie odpowiadał wartości 3 i on ma znowu wysokość 1/8. Tak. Czyli tak wygląda rysunek, graficzne przedstawienie tego rozkładu zmiennej losowej x. Znaczy tu jest wartość zmiennej i przypisane tej wartości prawdopodobieństwo.